to, co nam się dzisiaj wydaje trudne do osiągnięcia, zwłaszcza z perspektywy czy obniżenia 40% w roku 2030, czy później dalej, to widzimy, że po prostu klienci oczekują czegoś więcej i raczej będziemy mieli problem związany z tym, aby dostarczyć im tą energię zieloną w odpowiedniej ilości, niż problem związany z tym, że tej energii będzie za dużo. Powinniśmy już dzisiaj odblokować te możliwości, które mamy w zakresie wytwarzania zielonego. I tu mówimy o takich barierach prawnych, typu ustawa odległościowa, gdzie duża ilość inwestycji w wytwarzanie energii na lądzie jest zablokowana, dlatego że projekty i zezwolenia powstały, zanim ta regulacja została wprowadzona. I to jest jakby taki pierwszy podstawowy element. Natomiast pozostałe, no powinniśmy gdzieś tam pewnie pomyśleć przy dzisiejszych regulacjach o tym, co chcemy osiągnąć, tak? Bo patrząc na przykład na regulacje w zakresie prosumenta, widzimy, że one doprowadziły do jakiegoś boomu, bardzo dobrego, bardzo słusznego, natomiast on jest nie do utrzymania w perspektywie nawet 2-3 lat, a co dopiero lat 15. Natomiast na pewno elektromobilność jest tutaj szczególnym wyzwaniem dla nas również. Widzimy ten trend, widzimy również, że on będzie przyspieszał, również w Polsce, bardzo mocno i dla mnie osobiście ten scenariusz miliona, 2-3 milionów samochodów elektrycznych w najbliższym czasie jest bardzo realny, ze względu na to, że będzie się zmieniała też i oferta i w tym momencie dla nas wyzwanie, aby tę energię dostarczyć. No i nie ma sensu ładować samochodu elektrycznego czarną energią, tylko ona też musi być zielona. Więc myślę, że po naszej stronie będzie bardzo duże wyzwanie do tego, aby zapewnić energię do załadowania, zieloną energię, no i też zbudować sieć ładowania publicznego dla tych pojazdów. To jest znowu długofalowy program, w którym powinniśmy też już dzisiaj stworzyć ramy, aby za lat 7-8 rzeczywiście i energia była dostępna dla tych pojazdów, była możliwa do dostarczenia, jak i sieci zostały wybudowane.